Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale KOZFC, w kolejnym odcinku serii KOZFC. Dziś, jak widzicie, czas na nagrody za Food Champions. 11 winów wbite, zostało mi jedno zwycięstwo, więc no, oddałem je. Szkoda, miałem wrażenie, że nawet można by było pójść po trochę więcej, bo grałem naprawdę niezłego... Chciałem powiedzieć, że niezłą FIFA, ale przecież to nie jest FIFA. Ale grało mi się nawet bardzo, bardzo przyjemnie. Może też wynika to z tego, jaki skład miałem. Więc co, cieszę się, że udało się taką rangę wbić. Jest spoko. No i zobaczymy, czy te nagrody będą lepsze niż te za 9 winów. Mam nadzieję, że wasze nagrody są lub też były jak najlepsze. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Napiszcie mi w komentarzach, co tam w waszych klubach słychać. Natomiast widziałem też komentarze odnośnie stylów gry, że mam je niepozakładane na wielu zawodników podobno. Co prawda wielu to moim zdaniem jest dosyć mocna przesada, jeżeli na 11 graczy w zespole, nie liczę bramkarza, bo jakoś ja nigdy nie byłem fanem styli, to kto nie miał? Nie dałem jej stylu, jemu nie dałem stylu. I w tym składzie to było na tyle. W poprzednim, co? Trent Alexander-Arnold nie miał stylu, więc wydaje mi się, że lament niektórych był dosyć mocno przesadzony. Ale jeżeli, słuchajcie, jeżeli to jest waszym zdaniem aż tak istotne, to dawajcie znać koniecznie, jakie style na tych zawodnikach i zawodniczkach, których obecnie mam w klubie, powinienem tutaj dołożyć, aczkolwiek ten skład się zmieni. I ten skład się zmieni, mam nadzieję, już... jutro, jeżeli zostanie dodany SBC Williama Salibę. Mnie niestety dziś w domu nie ma w okolicy godziny 19, bo mam trening, no i nie mam wpływu na jego godzinę. No więc tutaj jakby ten odcinek jest nagrywany wcześniej, ale mam nadzieję, że jutro, kiedy spotkamy się w okolicach godziny 19, to będziemy mieli i fajny content, jakby wczorajszy i świeży. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy też, czy te nagrody nam jakoś fajnie tu oddadzą. Jest Casemiro, biorę go oczywiście, choć niestety jego wersję mamy tutaj do wymiany. No, trzeba będzie gdzieś wrzucić. Ja ją pewnie wrzucę do wymiany duplikatowej, bo potrzebuję teraz tego foderu naprawdę dużo wyżej i niżej ocenionego, więc pani Bronze z tego samego powodu wyląduje w naszym klubie. I ostatnia karta, nie jest to karta Toty, jest to Gabriel Martinelli. No fatalne to rozdanie, 84 plus jedna karta 84, znaczy wszystkie karty 84. No więc te piki takie, powiedzmy sobie, najchętniej gdybym mógł wybrać, kogo chciałbym w tych pikach zobaczyć, to nie ukrywam, że najchętniej zobaczyłbym tam jakieś karty inform, bo te przydałyby mi się bardzo mocno do zrobienia rozbudów, bo mam tylko tego Dembele i z tym Dembele mam taki problem, słuchajcie, że ja go nie używam w ogóle. Mam go na ławce, ale go nawet nie wpuszczam, bo teraz mam tyle fajnych jakichś różnych kart, że na tego Dembele jakoś nie mam większej ochoty. I... z drugiej strony, ja wiem, że on cały czas coś tam kosztuje i że cały czas mam w głowie, wiecie, że to jest jednak Ousmane Dembele w wersji inform i głupio mi jest go przepalić, nie? Na jakąś paczkę. I to jest mój odwieczny problem z takimi kartami, więc trochę głupio, natomiast... no, w końcu trzeba będzie podjąć jakąś decyzję z tym Ousmanem. No i trzeba też przede wszystkim podjąć taką decyzję, że te karty, które mamy tutaj, bierzemy sobie do klubu. No i otwieramy to, co czeka nas dalej. Oczywiście poza tymi paczkami otworzy to, co czeka na nas w SBC. Tylko właśnie do tego przydały nam się jak najbardziej karty w wersji inform. No bo inaczej albo ten Dembele musi pójść do jednego z tych SBC, a i tak będę potrzebował jeszcze innego informa, albo będę musiał robić tą rozbudowę informową. No coś trzeba będzie zrobić, jakąś decyzję trzeba będzie tutaj podjąć, a najlepiej było po prostu te karty trafić i to rozwiązałoby wszelkie dylematy. Dobra, to idzie na quick sell, a my czekamy na kolejną paczkę. Zobaczymy, kogo tutaj dostaniemy. Dwóch piłkarzy 80+. Lewe skrzydło to co, Phil Foden to będzie raczej? Nie, Raheem Sterling razem z chyba z Saulem, chociaż nie dojrzałem tego drugiego zawodnika, tak mi mignął. Tu mamy dwie paczki, dwie karty 85+, Niemcy, SP, Toni Kroos, co za zaskoczenie. Trafiam go pierwszy raz w tej chwili, ale to jest podwójny walkout, okej. Zobaczymy, kto będzie tu z Tonim Kroosem, czy jakiś wysoki overall. Czekamy długo, więc teoretycznie to jest szansa na wysoki overall. To jest bramkarka, 87 oceny ogólnej, więc ta zasada z tym długim oczekiwaniem chyba już może być przeze mnie realnie i brutalnie obalona. Patrzę na to, co tutaj jeszcze na nas czeka. Mamy paczkę Ultimate. No nie są to jakieś wybitne paczki, w sensie, szczerze powiedziawszy, jak ja patrzę z boku na to 9-11 winów, to...
Różnica pomiędzy tymi paczkami dla mnie, znaczy tam jest chyba jeden pik więcej, tak? Jakby dla mnie nie jest to różnica motywująca, tak bym powiedział. Czy gdyby, jeżeli bijesz te 9 winów i myślisz, czy chcesz grać dalej i odpowiesz sobie na pytanie, że nie, to szczerze powiedziawszy, ja taką odpowiedź zrozumiem. Dobra, więc teraz tak, tę paczkę tutaj mamy i teraz 2 razy 83 plus. No nic ciekawego niestety, więc czekamy. A proszę, jest Żurkowski! Powinien mieć 3 zdjęcia, no bo to jest przecież za jego hat-trick, no ale fantastycznie, że trafiamy Polaka tutaj, no bo on jest właśnie kartą Inform, której powiedziałem, że tak bardzo potrzebujemy, więc to bardzo mnie cieszy. Tutaj trafiamy zawodniczkę ocenioną chyba na 85 i kolejnego Informa, właśnie chciałem powiedzieć, że 84, ale chciałem powiedzieć właśnie, że przydałby się kolejny Inform. No i jest, więc to jest bardzo, ale to bardzo dobra informacja, bo to pozwoli nam zrobić paczkę na pewno 20 razy tam 80 coś tam plus i 85 jakaś tam też jest, więc naprawdę fajnie, a tutaj Mike Menu leci nam z tej paczuchy razem z paroma innymi ciekawymi kartami, no i w tym momencie już raczej nie będziemy się decydowali na Quixel Mike'a Menu, więc on pójdzie nam właśnie do którejś z tych wymian, ponieważ tutaj mam w zakładce ulubione 20 razy i proszę bardzo, możemy sobie tutaj wrzucić zarówno jednego z tych informów, jak i Mike'a Menu i sytuacja jest bardzo, ale to bardzo spoko. Zatem mamy wymienione karty i paczkę gotową do odbioru, a przecież jeszcze jest ta paczka trzech piłkarzy 85+, i to cieszy mnie bardzo, bo fajnie by było tam coś trafić, aczkolwiek te paczki dla mnie, one akurat nie uważam, żeby były dla mnie jak najbardziej szczęśliwe, ale oczywiście z dużym zainteresowaniem ją sobie otworzymy. Tutaj Quixel, no bo tych 80, której gratować nie będziemy, no nie oszukujmy się. Mała paczka jakaś tam, czy będzie Inform, nie ma Informa, jest Belkiez, środkowy napastnik, czyli Dries Mertens. Trafia wraz z paroma innymi srebrnymi oraz brązowymi kartami do naszego klubu. No i my teraz otwieramy trzech rzadkich piłkarzy 83+. Mamy Portugalię, ale wiemy, że nie będzie to ani Bilwa, ani Ronaldo, bo te karty dałyby nam flary niebieskie. Ruben Neves to jest zawodnik, którego mamy. Poczekajcie, bo tutaj mamy chyba. Tak? Proszę bardzo, 589 monet. Steel. Dobra, więc to mamy zrobione. No i teraz paczka 5 piłkarzy 83+. Mamy tutaj pomocników, więc fajnie by było zobaczyć jakąś ciekawą flarę. Niestety tak się nie dzieje. To będzie... Rasko, tak jest. No nie jest to najlepszy traf wszechczasów, umówmy się. Tak średnio bym powiedział. No ale może kolejna paczka będzie trochę lepsza, no bo ciężko, żeby była dużo gorsza. To jest jedna z tych, które mam z wymian, jeśli chodzi o duplikaty. I uważam, że tak jak mówię, jeżeli ma się pusty klub, a ja w tym momencie raczej mam pusty klub, to uważam, że te paczki są naprawdę spoko, bo jeżeli mielibyście większość tych kart pikselować za zero, to oczywiście to nie ma najmniejszego sensu, ale w takim przypadku jak mój wydaje się, że naprawdę, zobaczcie, no tutaj mamy bardzo fajne dopełnienie tego, czego w klubie nie mam, a tych zawodników i zawodniczek na Quixel jest tu co, no naprawdę niewielu, a tutaj jeszcze większość mam w formie wymiennej, więc to naprawdę było dobre rozwiązanie. Zobaczmy, paczka mieszanych kampanii, a okej, okay, dobra, czyli to nam daje ta większa ranga. Czy trafię tu kogoś dobrego, to jest pytanie. Team of the Group Stage. Gdybym trafił tu Bukayo Sakę, powiem, że była to najlepsza w ogóle ranga ever, ale nie trafiamy tu Bukayo Saki. To jest Ameryka, napastnik i napastniczka w zasadzie i to jest... Nie mam pojęcia. Okej. Okej. To mam wrażenie, że nie jest najgorszy z możliwych trafów. 105 tysięcy kosztuje. A, bo teraz bez BCS i karta, dobra, ta karta jest dużo droższa, jest wyżej oceniona zdecydowanie. Ale okej, powiem szczerze, jakby...
biorąc pod uwagę całą pulę kart, które można było trafić, to nie jest złe trafienie i wydaje mi się, że tutaj możemy mówić o spoko opcji z ławki rezerwowych ewentualnie na fineski, naprawdę spoko, ale nie jest to Bukayo Saka, więc nadal uważam, że nie warto. Dobra, kolejna paczka, nie daje nam karty inform, nie daje nam karty specjalnej, daje nam wysoko oceniony nic nam nie daje, więc tu idziemy na Quicksell, no i czekamy na to, co przyniosą nam jeszcze te paczki, które no, wydają się być ciekawe, no bo mamy paczkę Ultimate, mamy 20x82+, no ale tu trafiamy Toniego Krossa, no musiali też trafić, nie możemy, czyli to jest... A, bo już myślałem, że to będzie Thomas Müller i chciałem, i dlatego pominąłem. To był walkout, oceniona na 87 Magul, którą również musimy gdzieś wrzucić do jakiegoś SBC. Czyli nie była to aż tak zła ta paczka, jak myślałem, bo gdyby to był Müller, no to już by nie było fajne. No i mamy w takim razie zrobione SBC 85 plus jeszcze. Co prawda je robię z najmniejszą nadzieją w sercu, no bo nie oszukujmy się, one mi tak nie chcą oddać dobrze, że to jest hit. Ale okej, słuchajcie, to co najważniejsze, mieliśmy gdzie przepalić te co cenniejsze duplikaty, to idzie na Quicksell. No i jeszcze te dwie paczki zostały nam, trzy paczki w zasadzie zostają nam do otwarcia. No to co, otwórzmy sobie tą bramkarz SO, PO, ELO, CLS, CP, czy będzie tu niebiesko? Nie jest niebiesko. Czy będzie tu inform? Nie ma informa. Prawy obrońca, czy jest to... Nie jest to Kyle Walker, będzie to Bronze, tak? Ona się chyba nazywa... spoko, bo chyba ją gdzieś tam wrzuciłem do SBC. Tak jest, więc nie tracimy za dużo. Jest Grimaldo. Ciekawe, że on nie dostał wyróżnienia Toty, skoro jakby Frimpong dostał kartę Team of the Year, to taki Grimaldo wyróżniony nie byłby w sumie złą opcją. My otworzymy teraz tę paczkę Ultimate. Zobaczmy, czy ona przyniesie nam coś ciekawego. Jana Oblaka, ale może wraz z nim pojawi nam się jeszcze jakiś walkout. Niestety nie ma nikogo wyżej ocenionego niż słoweński goalkeeper, więc mamy sporo 80-tek trójek tak naprawdę, to nie jest dobra paczka, to jest tylko Jan Oblak. Wow, no tutaj nie oddało absolutnie. Wystawmy go sobie na listę transferową. Fabinho też wrzućmy, a resztę tych kart spokojnie możemy pożegnać w ramach szybkiej sprzedaży. I w tym momencie zostaje nam ta paczka. Jeszcze chcę zobaczyć, czy ja tutaj nie przegapię nic sklepowego. Z promocyjnych mamy tylko za FIFA Points, ale nie ma takich, które by mnie jakoś strasznie interesowały. Mamy wsparcie, mamy klasyczne paczki. No nie, czyli tutaj zostaje nam ta paka, więc zobaczmy w takim razie, co w niej będzie. Nie wiem czemu, tak dobrze mi się wydawało właśnie, że będzie coś ciekawego, że te flary wyglądają inaczej, więc mamy Osimhena oraz Informa wyżej ocenionego chyba, tak? Więc to naprawdę jest nie najgorszy wynik, bo tu jest jeszcze Ferran Torres oceniony na 86, więc w sumie logicznie nie wiem czemu nie jest tak, że w sumie najpierw ten Ferran Torres, potem Osimhen, ale to powiem szczerze, jest w sumie nie najgorsza paczka, patrząc na to, jak to wyglądało do tej pory. No i Victora Osimhena jeszcze na sam koniec spokojnie można wrzucić sobie do SBC duplikatowego, bo tak jak mówię, tych kart potrzebuje jak najwięcej, no bo też mamy te wyzwania architektów, które chciałbym wykończyć, więc żeby to zrobić, to potrzebuje po prostu dużo kart, więc właśnie na dużo kart wymienimy napastnika Napoli. Tutaj jest ten ziomal, więc dajemy go sobie w ten sposób i wymieniamy go na paczkę, bo jeszcze mogę zobaczyć, czy jest coś, co pominąłem w tym odcinku, ale nie wydaje mi się, żebym gdzieś przegapił coś istotnego. No są jeszcze te piki, których nie zrobiłem, ale je sobie zrobimy na kolejny materiał. No jest oczywiście jeszcze kwestia tego pika, który był. Teraz nie wiem, czy on wrócił w końcu, czy nie wrócił w końcu, bo tam było spore zamieszanie z nim. Nic dziwnego jakby, że na odcinku też nie wiedziałem, o co chodzi, no bo on po prostu zniknął, więc w ten sposób to wygląda. Dobra, to co najważniejsze, słuchajcie, mamy tę paczkę jeszcze do otworzenia dzisiaj i zobaczmy, jak ona będzie fajnie, dzięki Wiktor. I zobaczmy, jak ona będzie wyglądała, czy odda nam kogoś ciekawego. Son i karta nominacji. Wiemy, że to jest... Nie, to jest Kim In-jae i karta nominowanego. Czyli to jest po prostu Kim In-jae, bo zapomniałem, że on jest nominowany. Ale słuchajcie, trafiamy kolejną kartę Toty Nomini.
z tej paczuchy, to jest naprawdę świetny traf. Karta wyglądająca bardzo dobrze. No nie załapie się raczej do naszego składu, bo nie mamy zupełnie jak tego połączyć. No chyba, że... No chyba, że to jest furtka do zrobienia przeze mnie jednego z moich ulubionych zawodników, o czym mówię dosyć często. Może to jest pomysł, słuchajcie. Okej, i może nam się właśnie urodziła możliwa rewolucja w składzie. Jezus Maria, jaka ta gra jest popsuta. Czy może to wyglądać normalnie? Dziękuję. Może nam się właśnie to urodziło, bo teraz tak, no Mia Hamm, byłaś super, no ale niestety na razie mówimy ci na razie. Batie, tobie na razie mówimy na razie. Nie wiem czemu raz ją przytem battle chyba, bo jakoś w mojej głowie ona nie była Hiszpanką, tylko była Angielką, przez to, że brąz jest Angielką. Jakby bardzo dziwne tam zaszły rzeczy w mojej głowie. Tak czy siak, słuchajcie, teraz to jest nieistotne. Istotne jest to, że mamy tutaj Kima. I co by się stało, gdybyśmy dali go tu? To będzie oczywiście minus 2, no nie ma innej możliwości, tak? Czekajcie, zrobimy to w ogóle inaczej. Weźmy sobie, no bo to się robi naprawdę, to się robi naprawdę ciekawie. Ja bym sobie skopiował ten skład, nie wiem, tak go sobie nazwijmy, nieważne. I weźmy sobie w takim razie formację. Na jakiej możesz grać pozycji? Ty możesz grać na PP. Też możesz grać, ty nie możesz grać, ojejku. To nam trochę psuje plany. Bo myślałem, dobra, zobaczmy sobie formację. Może jakaś trójeczka byłaby tu sensowna. Żeby było li... O, właśnie to. Zobaczmy, jak możemy sobie to poukładać. Bo tak, ciebie możemy dać wtedy tutaj. Pyk, nice. Pypylypy. Ciebie możemy dać tutaj, nice. Tu mamy zgranie. Kima mamy tu. No ale nie ma realnej możliwości do tego składu jeszcze bez... ale nie, no bo przecież jeżeli ja bym tu ściągnął Alfonso Davisa, to Alfonso Davis byłby tu piłkarzem, który zmienia nam środek obrony o tyle, że tam wraca Kai Havertz, a mi się nim grało w ogóle super w środku obrony. Havertz, Rice i Bilwa to jest super środek obrony. Okej, to ma to sens jednak, więc... Zróbmy ciebie teraz tak, tutaj. Ciebie dajmy tutaj. Tak jest. Czy ma alternatywną pozycję Davis? Znaczy jakie ma? No bo że ma, to wiemy. I Alfonso Davis. To by była piękna sprawa w tym składzie, patrzcie. Alfonso Davis w tej wersji może grać. Może grać. Ej! To jest fajna sprawa i w tym momencie zobaczmy opcje, jakie mamy na bramce. Jak to, co by można było tutaj na bramce zrobić. Mógłbym dać tu Petra Czecha, natomiast ja powiem szczerze, ja tego Petra Czecha miałem przez parę spotkań i tak dramatycznie złego bramkarza nie miałem nigdy w drużynie chyba. W sensie to, co się tam wylewało przez niego i z nim, to był dramat. Więc zastanawiam się, co by było, gdybyśmy tutaj dali, nawet w jakiejś takiej zwykłej wersji, Manu Neuera. Nic nam to nie zmienia. I nic nam to nie poprawia, więc tu może zostać Pope, który jest bardzo fajnym bramkarzem. 30 zgrania to może nie jest marzenie, ale z drugiej strony nie jest to dramat, bo tak, no Messiego ciężko dać na pełne zgranie. No a mamy tutaj całą masę naprawdę fantastycznych kart. I wyładowała mi się kamera w pewnym momencie, nawet nie wiem w którym, ale już jesteśmy. No i to moim zdaniem wygląda naprawdę okej. Oczywiście wtedy tego foderu na Williama Salibę i Alfonso Davisa trzeba będzie dużo, ale mam nadzieję, że mi starczy na jednego i na drugiego. Też nie wiadomo, czy ja w ogóle będę robił tego Williama Salibę z jednego powodu. Bo jest jedna kwestia z tym Williamem Salibą, która mnie... trochę martwi i już wam tłumaczę, jak wygląda to, co mnie tu niepokoi, jeśli chodzi o
Francuza, mianowicie kiedy wyjdziemy w wyzwania budowania składów, to po pierwsze zobaczmy, czy jest jeszcze Alphonso Davies. No jest, no i chyba trzeba dać go do ulubionych. A problemem jest tutaj Luka Modric, ponieważ Luka Modric w tej wersji to jest wersja kopiuj wklej, wersji dużo tańszej tego zawodnika. I powiem szczerze, nie wiem, czy jest jakikolwiek sens, znaczy nie ma sensu robienia tego Luki Modricza, bo to jest jedno z najgorszych SBC w historii, tak? Ale chodzi mi o to, patrzcie, jakby zmierzam z tym wywodem do jednej rzeczy, że mamy tu Lukę Modricza i te karty to jest Ctrl-C, Ctrl-V, ona się różni tylko jednym playstylem plus. I powiem szczerze, ja nie wiem, czy mi się będzie chciało robić Williama Salibę z dodatkowym playstylem plus, kiedy bardzo możliwe, że on otrzyma jeden playstyle plus, bo na karcie bazowej ma tylko bo nie ma żadnego. Więc zastanawiam się, czy ten William Saliba to nie będzie po prostu karta świąteczna pokolorowana na niebiesko, kiedy ja mam tego Williama Salibę, który nie jest dużo gorszy od tej karty świątecznej. Wręcz jest podobny i też ma playstyle, więc trzeba się zastanowić naprawdę, jak to rozwiązać, ale wydaje mi się, że ten ruch po Alphonso Davisa to będzie coś genialnego. To jest jeden z piłkarzy, których ja absolutnie uwielbiam. Tylko pojawia się tu inny problem tego składu, a mianowicie fakt, że wtedy na prawej stronie defensywy grać musiałby u mnie Kyle Walker, co nie jest doskonałym rozwiązaniem, bo on nie jest idealnym prawym obrońcą, czego się nauczyłem przez ostatnie, w ostatnim czasie, ale z drugiej strony będziemy mieli tego Kima razem z Salibą. No to jest fajna defensywka, no to można naprawdę fajnie się tu zastanowić, jak to powinno wyglądać, tylko problem jest jeden, w takim układzie jedynym miejscem powrotu chociażby dla Bukayo Saki w jakiejś wersji będzie pożegnanie się z Eusebio. Ale czy to jakoś strasznie mnie boli? Ja nie wiem, czy ja nie poczekam po prostu może na jakiegoś lepszego Sakę. Ale nie, bo ja muszę mieć jakąś ikonę tutaj. No to wtedy Kyle'a Walkera trzeba będzie zastąpić jakąś ikoną. Trzeba będzie się zastanowić, czy jest jakaś ikona taka jak przez lata był to Diego Carlos, tak? Który... Czekajcie, ja sobie zobaczę tylko, czy on jeszcze jest w ogóle. D I E G O Carlos. Nie Diego Carlos, Boże, Luis Carlos. Może sobie to wpiszmy, czy ja mylę w ogóle nazwisko. Carlos Alberto, o tego zawodnika mi chodziło. Gratuluję, koza, w końcu się udało. Tak. No to jest ta karta, która by mogła wskoczyć tu. Pyk. I ona by rozwiązała ewentualny problem powrotu Bukayo Saki do tego składu, tak? No bo chodzi o to, że potrzebujemy jakąś jedną ikonę, żeby ona trzymała nam tutaj Messiego. Więc wtedy robimy minus 4, ale oczywiście tu plus 4 i wracamy do tego, jak to było, tak? Więc w ten sposób to wygląda. Okej, okay, no to jest jakiś pomysł, ile ty kosztujesz w ogóle? No stać mnie na niego ewentualnie by było. Ale może się okazać, że jakby wyjdzie ktoś podobny, kogo moglibyśmy mieć, a może już jest, a ja o nim trochę nie pamiętam, tak? Ale to mówimy o powrocie Bukayo Saki, a Bukayo Saka na razie przynajmniej do tej drużyny nie wraca. Na razie naszym celem jest tutaj zrobienie sobie Alphonso Davisa, bo uważam, że ta karta będzie wyglądała tutaj co najmniej interesująco i zostaniemy sobie jeszcze tu na chwilkę z tym Kyle'em Walkerem, ale dobrze wiedzieć, że chociażby jest ten Carlos Alberto, który może nam tę pozycję na prawej stronie zamknąć. Dajcie znać, co sądzicie. Mi ten składzik naprawdę się podoba. Jeżeli chodzi o to, jakbyśmy... bo nie mogę... Nie mogę sobie ustawić tego w koncepcji, tak? Ale bez sens. No jeżeli chodzi o to, jakbyśmy grali, to by było to 4-3-2-1 pewnie, gdzie lewa obrona to byłby Davis, prawa obrona no to byłby na razie Walker, środek pomocy to byłby Havertz, Rice, Bernardo Silva, bo ten Bernardo Silva to jest karta, której ja nie jestem w stanie koło niego przejść obojętnie. Gra mi się nim doskonale. No i na napadzie Leo Messi, Eusebio oraz oczywiście Gabriel Martinelli. To nie jest najlepsza karta, ja też powiem to szczerze, ale po prostu to jest Gabriel Martinelli, ja chcę nim grać w tym roku, więc uważam, że to jest ciekawy skład, to jest fajny skład i myślę, że ku temu będę dążył. Dajcie znać, co myślicie.
No jeśli tak, to trzeba będzie zrobić SBC o Alphonso Davisa. Czekam na wasze komentarze. No i oczywiście, jakie style gry powinienem dać na zawodników? Chociaż tutaj tak naprawdę stylu gry nie ma, jedynie Bernardo Silva i Kimowi pewnie dałbym coś, co by podniosło mu jeszcze tempo, jak zwykle przy moim podejściu. A jeśli chodzi o Bernardo Silva, to ja grałem nim na zrównoważonym i nie czułem żadnego deficytu tak naprawdę. No może strzały, no to może i strzały i tempo bym podniósł, znając życie. No nie wiem, bo ta fizyczność nawet mi nie przeszkadzała w nim. Był fajny, dynamiczny, wskakiwał, przedrywali. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie. Cieszy mnie to trafienie Kima, bo on otwiera nam tutaj ścieżkę do znowu jakichś takich ciekawszych rozwiązań.